Konferencja dziewiąta, ostatnia już w sumie, dotyczy próżności. I według ojców pustyni, bo przypomnę, że w nurcie tej duchowości rozważamy konkretne grzechy, wady, dając też pewne recepty tutaj, czy rozwiązania, jak z nimi walczyć, to właśnie według ojców pustyni próżność jest zniekształconym stosunkiem do czynów, czyli do tego, co robimy. To jest to. I Jan Kasjan określa tę wadę tak, że nasza kolejna walka toczy się przeciwko duchowi kenodoksji, którą możemy nazwać próżnością, czyli pustą chwałą. Jest to subtelny duch, który może przyjmować liczne i różne formy, tak iż również najbardziej przenikliwym oczom, ledwie z mozołem, udaje się, nie powiem uniknąć jej, ale nawet ją odkryć i rozpoznać. Tak? Mówi Jan Kasjan. Czyli on widzi, że jest to bardzo delikatna, subtelna wada, z którą przychodzi duch, zły duch do nas i czasami nie tyle jest ją trudno nawet, czy łatwo pokonać, ale samą próżność rozpoznać. To już jest czasami wielki problem. O tym sobie powiemy za chwilę bardzo więcej. Posłuchajmy jeszcze Ewagriusza, który uważa, że próżność stanowi całkowite zaprzeczenie acedii. Zauważcie. I zauważ, z jednej strony demon atakuje przez acedię, czyli niszczy prężność duszy, zniechęca, wprowadza takie rozmemłanie, nazwijmy to tak, a próżność pobudza ten umysł, który odchodzi gdzieś od Boga, jest daleko od Boga. Słabego czyni krzepkim, starca mocniejszym od młodzieńca, jeśli byliby tylko przy tym świadkowym. Tak mówi Ewagriusz. I mówi jeszcze tak, łatwym wtedy post, nocne czuwanie i modlitwa, bo pochwała z ust wielu pobudza do pilności. Czyli zauważmy, już tu jest pewien rys charakterystyczny próżności. Dlaczego ktoś to robi? Ktoś pości na pokaz, nie? O, to jest łatwy post. Łatwe są umartwienia. To jest istotne, bo mamy klakierów, mamy tych, którzy nas podziwiają. Mamy tych, którzy w jakimś sensie się nam przyglądają, przyklaskują naszym jeszcze tutaj czynom. I co by to powiedzieć? Że próżność wręcz pobudza człowieka. Budzi się wigor, budzi się siła, a wszystko ze względu na poklask. A wszystko ze względu na to, żeby inni nas zobaczyli, dostrzegli, uwielbiali, chwalili. To jest właśnie jakiś motyw tej próżności. Ale paradoksalnie próżność i acedia są wadami najbardziej rozpowszechnionymi w naszym społeczeństwie. Zauważmy, że z jednej strony właśnie ci hiperaktywni lenie, ten hiperaktywny leniuch, o którym była mowa na zeszłej konferencji, a z drugiej ci, którzy właśnie robią, działają coś, żeby tylko uzyskać podziw, poklask, żeby uzyskać czyjeś uznanie. Nie? To jest właśnie to. Wielu dzisiaj ludzi tak postępuje. I ta wada jest bardzo trudna do rozpoznania, jest bardzo subtelna. I ona atakuje człowieka z każdej strony. Bo zauważmy, łatwo się wiąże z jakimś działaniem, łatwo się wiąże z jakąś cnotą. A jest tak jak taki chwast, który się gdzieś do czegoś przyczepi i może wzrastać, właśnie związać się z jakąś cnotą. Ona wraz z tymi cnotami wzrasta, aż wreszcie zniszczy ich siłę. I dopiero wtedy właśnie nie ustępuje cnota wcale, tylko zniszczy siłę cnoty. Bo jest to choroba typowa dla tego, kto się uważa za człowieka cnotliwego. Jest to choroba obłudników. I można by było nawet powiedzieć tak mocno, i tu się tym nie gorszcie, jest formą prostytucji w pewnym sensie, takiej duchowej. Wszystko, co się robi, robi się po to, by być zauważonym dla ostentacji. To jest taka duchowa prostytucja, lekko by tu rzecz ujmując. Jałmużna, modlitwa, post są praktykowane przed ludźmi, aby zyskać u nich podziw. I tak mówi Jezus niejednokrotnie, do faryzeuszów tak mówił. Albo mówi w tej kwestii postu. Nie bądźcie, nie, obłudnicy, jeżeli pościsz, to wejdź do intepki swojego serca i pokaż Bogu, że pościsz, a nie pokazuj ludziom, że jesteś pobożny w swoich praktykach. Nie? Bo ci już otrzymali swoją nagrodę, którzy tak robili. To jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6. A Jan Kasjan tak ujmuje właśnie próżność. Jest to, jeśli duch próżności nie potrafi kogoś wbić w pychę przez to, że każe mu obnosić się z eleganckim i czystym ubraniem, wówczas próbuje wzbudzić ją za pomocą szaty nędznej, wytartej i ubogiej.
Kogo nie potrafi pokonać chwałą, tego powala pokorą. Kogo nie potrafi wbić w pychę wylewem erudycji i elegancji języka, tego miażdży surowością swej milczącej postawy. Jeśli ktoś praktykuje post na oczach wszystkich, jest kuszony, by się tym chlubić. Jeśli próbuje go ukryć z pogardy dla chwały, wówczas znów popada w ten sam grzech pychy. A jeśli, żeby nie być skażonym próżnością, unika długich modlitw w obecności braci, przez sam fakt, że czyni to w ukryciu i bez żadnego świadka, nie uniknie ukłuć pychy. Za pomocą pięknego obrazu starcy opisali naturę tej choroby, jak cebuli. Kiedy się ją ściągnie, jedną łupinkę, od razu pojawia się następna. I łupinki, jakimi jest pokryta, ukazują się również tym, które trzeba usunąć. Nie? Zauważcie, to jest właśnie to. Ona się wiąże z cnotami bardzo mocno i próbuje uderzać, no różnie. Jak się nie uda pychą, to można tak przyjmijmy. Chociażby tutaj, pamiętacie może film Adwokat Diabła, w tym momencie, kiedy ten adwokat właśnie jest jakby przeciągany przez złego, przez pieniądze, i złemu się nie udało przez pieniądze go tam zwabić i doprowadzić do upadku, no to próbuje przez sławę, nie? Przez takie inne rzeczy. Czyli na to trzeba bardzo mocno uważać. Jan Klimak natomiast dostrzega próżność w tych skrupulatnych i nieugiętych krytykach braków bliźniego ze strony tych, którzy nie zadają sobie trudu, by pamiętać i roztrząsać swoje własne grzechy. Ale Jezus mówił przecież, widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki w swoim oku nie widzisz. Czyli można było powiedzieć, że ludzie próżni też szukają jakiegoś haka, przepraszam za ten kolokwializm, na innych, żeby samych siebie podpompować, dowartościować, nie widząc swoich wad, nie widząc swoich słabości, uciekając od tego bardzo mocno. I to jest też istotne. Na czym polega tak głęboka natura próżności? Jakie są, można by było tutaj zadać to pytanie, przyczyny jej powstawania? Natura jest jasna. Próżność popycha nas do tego, by większe znaczenie przypisywać temu, co robimy i jakie sprawiamy wrażenie, a nie temu, kim jesteśmy, a nie naszemu istnieniu, byciu. Czyli, przypomnę, większe tutaj znaczenie przypisuje się temu, co i jak robię, jak się lansuję na przykład, jak wychodzę przed ludźmi, jakie będą mieli o mnie opinie ludzie, co oni o mnie powiedzą, niż to, żeby być, istnieć w rzeczywistości, być i stanąć w prawdzie. To jest właśnie ważne, to jest markowanie, to jest takie udawanie kogoś innego. O tym będzie za chwilę jeszcze więcej. Próżność sprawia, że sens naszego życia i powodzenia, naszego działania uzależniamy od poklasku innych. Stawiamy własne ja w środku świata, tak jak dziecko, które domaga się, by na nim skupiały się wszystkie oczy. Zauważmy, tak jest czasem. Takie dziecko małe, gdzieś przychodzicie do domu, jak się już tak oswoi, nie, do kogoś przyjdziecie, to rozmawiacie za bardzo z rodzicami, nie pozwoli wam na to za bardzo, nie? Bo ono będzie tam biegało i zwróćcie uwagę na mnie. To jest właśnie taka postawa. A w sumie przecież zauważ, że ludzi nie trzeba oceniać po tym, że ludzi trzeba oceniać właśnie po tym, kim są, a nie przez to, co robią. A tym bardziej nie po tym, jakie wrażenie sprawiają. Bo każdy człowiek ma określone imię, określoną twarz. Człowiek nie jest maszyną. Nie oceniać, nie? Po pozorach, tak by można było powiedzieć. I kto daje się opanować próżności, ten mierzy siebie tylko na podstawie tego, co robi i dąży do afirmowania siebie, do afirmacji siebie poprzez właśnie swoje cnotliwe postępowanie. Zauważ, że człowiek taki traktuje takie działanie, to w cudzysłowie cnotliwe, nie jako pewną możliwość rozwoju własnej osobowości. On tego nie robi, żeby się rozwinąć. No na przykład, weźmy pod uwagę, ktoś się w coś angażuje i próżny człowiek nie będzie się angażował dlatego, że o, ja poprzez na przykład koncert na tekach mogę nabyć doświadczenia, mogę popracować z ludźmi, mogę zrobić to i to, rozwinąć się. Nie. Żeby się pokazać. O, żeby się poznać, będę się chwalił, że poznałem Licę, że poznałem tam kogoś innego, nie? Jeszcze to tak. A jeszcze wy mnie podziwiajcie, klękajcie narody przede mną, bo patrzcie, jak ja się angażuję, nie? To jest właśnie to, nie z możliwości rozwoju, nie z możliwości wzrostu jakiegoś, korzyści, które sam dla siebie tak bardzo konkretnie może z tego wynieść, ale ze względu tylko na to, żeby wzbudzić w kimś szacunek. Nie? To jest właśnie to. I w głębi tutaj kryje się przekonanie, że inni oceniają nas po tym, co robimy. A więc postępujemy zgodnie z tym przeświadczeniem, w próżności. Człowiek próżny tak postępuje. Narzuca wreszcie ludziom
taki swój punkt widzenia. On tak chce ich o tym przekonać i tak tu naciska bardzo mocno, konkretnie to robi, że ludzie, no chce, żeby to ludzie w to uwierzyli. I człowiek próżny domaga się uznania ze strony innych, żąda szacunku. I nie myślcie jednak, że u podstaw tego postępowania jest jakaś wyjątkowo przewrotna wola. To czasami jest nieświadome. To czasami się dzieje właśnie w inny sposób, że czasami to, co powoduje to zabieganie o bycie górą, bycie takim właśnie dowartościowanym, chwalonym, zwłaszcza u osób pozbawionych pewności siebie, jest to nieudolne pragnienie bycia kochanym, bycia dostrzeganym, bycia szanowanym. To jest podświadome bardzo często działanie. Człowiek sobie tego nie uświadamia. Był gdzieś ubijany w dzieciństwie, niedowartościowany i w pewnym momencie no, poprzez takie, a nie inne działanie chce się trochę i napompować. Przepraszam za ten kolokwializm, ale nie jest mi przykro. I próżność przejawia się więc w pewnym takim rodzaju w zabieganiu o co? O to, by coś robić, aby się pokazać, aby zostać docenionym przez innych. I dochodzi do tego, że próbuje człowiek przypodobać się ludziom na wszelkie sposoby. Na wszelkie sposoby. Nawet za cenę wykonywania pewnej pracy niewolnika. Ukrywając takie ogromne to super ego, super ja, gdzieś pod maską wielkoduszności. On jest taki wielkoduszny. Do niego możesz przyjść i on ci wszystko załatwi. We wszystkim ci pomoże. I w człowieku próżnym nie będzie tutaj w ogóle wielkoduszności. Jak w pokornym, który odłoży pewne rzeczy na bok i tam. Jeżeli on może z tego mieć podziw, szacunek, może mieć taką samą ocenę podwyższoną w tym momencie, taki człowiek próżny, to on będzie robił wiele rzeczy. Wiele rzeczy będzie robił. I w ten sposób wchodzi się w taki bardzo niebezpieczny wir. Jeżeli inni nie przyznają temu właśnie próżnemu tego, co mu powinno być przyznane jego zdaniem, i wówczas ci inni stają się niewdzięcznikami, nieprzyjaciółmi i z nimi trzeba toczyć wojnę. Tak sobie rozumuje, tak myśli ten człowiek właśnie próżny. Nie? Jednocześnie, kiedy jest człowiek próżny niedowartościowany, traci wiarę w siebie, coraz trudniej wydaje, w jakimś sensie udaje mu się to prowadzenie takiej prawdziwej walki, tej przeciwko upiorom, które mieszkają w nim samym. Nie? I ten, kto jest ofiarą próżności, musi się jednak zmierzyć z jeszcze bardziej czymś dotkliwym, z czymś jeszcze wiele bardziej bolesnym, bo to jego obsesyjne poszukiwanie poklasku i podziwu szykuje mu taki kolosalny upadek. Kiedy? W dniu, w którym jego dokonania, te obecne lub minione, przestają towarzyszyć jego postaci. O co to chodzi? Jakby nie są z nim kompatybilne. Chodzi o to, że ktoś tego nie widzi, nie dostrzega, ktoś je neguje. I ten człowiek właśnie wtedy upada bardzo mocno. Jest to bolesne. Jest to bolesne, kiedy ponosi klęskę. Kiedy właśnie w jakimś sensie nawet dochodzi do niego, jest prawda. Nie? Jego upadek jest tym dotkliwszy, im wyżej wzniósł się w górę. Próżność można łatwo zamaskować też pozorami dobroci, świętości. I tak jak mówię, to jest czasami nieświadome działanie człowieka. I bardzo sprawnie człowiek znajduje usprawiedliwienie, by ukryć próżność właśnie wtedy, gdy pielęgnuje ją sobie z najwyższą starannością. Nie? Największym zagrożeniem spowodowanym tą wadą jest przyjęcie na stałe pewnej maski, aby inni nie widzieli naszych słabości, ograniczeń. I w ten sposób, tak paradoksalnie, człowiek pozwala na to, by wyłoniło się, i tutaj z psychologii się kłania coś takiego jak ja autarchiczne. O, już trochę z tego nie musicie zapisywać. Ale jest to takie ja właściwe komuś, kto marzy, że zapanuje nad sobą, nie musząc zależeć od doświadczenia rzeczywistego działania. Czyli markuje się pewne działania, żyje się w takim wyimaginowanym świecie, z dala od tej prawdy o sobie samym i człowiek myśli, że tak naprawdę zapanuje nad sobą. A on panuje nad tym, co sobie gdzieś tam sam stworzył, wymyślił. Nie? Niemal jakby rzeczywistość i inni systematycznie nie pozwalali rozwinąć się temu naszemu wyimaginowanemu, ukrytemu talentowi. Nie? I tu jest właśnie problem w tym, że człowiek taki nie potrafi przyjąć tej realistycznej własnej osoby, tej prawdy o sobie. Nie potrafi przyjąć. On od niej ucieka. Od słabości ucieka. To jest pokrewne troszeczkę z pychą. Jeżeli tam gdzieś
Pamiętasz, ja pamiętam coś tam na ten temat pychy. To jest pokrewne. Uciekamy od prawdy o sobie, uciekamy od słabości. Nie mogę sobie na to pozwolić, nie wolno przed ludźmi. I jeżeli tak długo, długo, długo człowiek w tym siedzi, pracuje, to sam zaczyna wierzyć w to, że nie jest słaby. Że nie ma słabości. A czasami, jeżeli będzie o nich mówił, to mówi w taki sposób właśnie, bo o nich wypada powiedzieć. Nie? Wiecie, że jestem grzeszny, że słaby, taki i tak dalej. Tak wypada mówić, a sam tego nie czuje, sam w jakimś sensie tego nie przeżywa. Nie? I obok tego, tej niezdolności do realistycznego przyjęcia własnej osoby, drugim biegunem próżności jest przyjęcie tak zwanego sposobu ja minimalnego. Czyli tak zamkniętego w swoim własnym, ciasnym horyzoncie, że staje się niezdolne nawet w najmniejszym stopniu do uświadomienia sobie otaczającej je rzeczywistości, popadając w końcu w prostacko-śmieszne oceny i zachowania. O co tu chodzi? Przypomnijcie sobie historię Jonasza. Jonasz, kiedy już tam został wypluty przez rybę, poszedł nawracać Niniwę. Chodził, głosił, nawoływał do nawrócenia i potem poszedł za miasto, żeby obserwować, jak Bóg ukaże Niniwitów. I co się okazuje? Tam było gorąco, upał, więc Pan Bóg sprawił, że tam wyrósł nad nim krzew, taki krzak, drzewko i osłaniało go. I w pewnym momencie, kiedy nie nadchodziła ta kara Boża, bo się Niniwici nawrócili, Bóg no właśnie posłał robaka, tam jest napisane w Księdze Jonasza, który nadruszył ten krzew i on zaczął usychać. I Jonasz się denerwował na Pana Boga, za to oskarżył Boga, że zabrał mu ten krzew, że go umrze, on chciał umrzeć, był bliski śmierci, lepiej mnie zabij, a nie cieszył się z tego, że przez jego głoszenie nawróciła się Niniwa. Nie? To jest właśnie to, to jest właśnie taka postawa. Oskarżamy innych, oskarżamy i tak dalej. Nie? A nie widzimy w jakimś sensie tego, co jest gdzieś tam dobre. Jonasz pragnął śmierci, a zaślepiony nie widział, że cała Niniwa się nawróciła dzięki jego przepowiadaniu. Nie? Ja znam jednego takiego człowieka, który tak postępuje, ale z nim porozmawiam, nie? Przy najbliższej okazji, tak myślę. I teraz kończąc już powoli, walka z próżnością. Czego wymaga bezlitosnego i szczerego rachunku sumienia? Bez podpórek, bez ogródek, nie? Zauważmy jeszcze jedną, trochę inną rzecz. Bardzo często ludzie przychodzą do spowiedzi, jakby nie mieli kontaktu z samym sobą, z prawdziwymi uczuciami. A, bo człowiek jest taki, a, bo człowiek robi tak, albo człowiek robi inaczej, a, zdarzyło mi się to, zdarzyło mi się tamto, nie? Nie zdarzyło się. Czy zdarza się jeszcze, mówią inaczej, zdarza się to, zdarza się tamto. Nie, to ty zrobiłeś. Rachunek sumienia szczery, rachunek czaki czasami aż do bólu, i rozpoczynając go trzeba, ten rachunek rozpocząć trzeba od zasadniczego pytania. Po pierwsze, dla kogo i dlaczego działam? Nie łącznie pisząc dlaczego, ale dla czego działam? W jakim celu? Dla kogo i w jakim celu ja działam po prostu? Czy aby podobać się ludziom, czy żeby odnaleźć własną istotę, własne ja w tym byciu sobą, w prawdzie przed Bogiem i ludźmi? Nie? To jest ważne. I taki jest sens też surowego napomnienia Jezusa. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? To jest Jan 5,44. Tylko ten, kto zgodzi się odpowiedzieć na to pytanie szczerze, będzie mógł wejść na drogę, która prowadzi do nadania większego znaczenia byciu niż działaniu. Bo tu jest próżność. Jestem, żyję, istnieję. I dlatego działam, a nie działam dlatego, żeby mnie chwalili. Dobra, kończę powoli, bo się zaraz w uniesienie prorockie wpadnę. I myślę, że tu jest ta kwestia też, o której Jezus mówi w Ewangelii. Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. To jest ta postawa. Tylko ten, kto się stara szczerze poznać samego siebie i kto potrafi rozbić ten obraz przez samego siebie sfabrykowany na potrzeby innych, może rzeczywiście pokonać próżność. Nie? I jeszcze o jednym nie zapominajmy, że jest takie potężne narzędzie poprawy, które daje sam Pan Bóg. I otrzymujemy je od Niego w sposób niemal zawsze nieprzewidziany. Często Bóg prowadzi próżnych do odrzucenia próżności, wskazując ich na upokorzenie. Bardzo często tak jest.
Ktoś, kto przejdzie upokorzenie, on to wszystko widzi, rozumie. I najpewniejszą drogą dojścia do pokory jest przejście upokorzenia, ponieważ upokorzenie jest cnotą, która usuwa wszelkie namiętności. I myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy. Miało być tak 20 minut i jest 20 minut, ale to była taka esencja tej próżności i myślę, że warto naprawdę się zastanowić na tym. Warto sobie zadawać to pytanie, o którym tu była mowa, dlaczego coś robię i w jakim celu i dla kogo ja coś robię. Dla dowartościowania się, dla innych, dla poklasku, czy szczerze. I myślę, że też trudne jest takie coś jak przyjęcie upokorzenia. Bardzo trudne. Ale czasami jest to takie zbawienne dla człowieka.